się chyba nie... Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Mówisz do mnie? Ostrzegam cię, tacy jak ty mogą napytać sobie biedy. W końcu większość z tutejszych ludzi to straszne zbiry. Wydaje się im, że mogą tu robić, co im się żywnie podoba. No ale my im na to nie pozwalamy. Gomezowi zależy na spokoju w obozie, a do nas, strażników, należy dbanie o porządek. Oczywiście jest to bardzo wyczerpujące i kosztowne zajęcie. Dlatego właśnie chcę cię prosić o drobne wsparcie finansowe, na znak przyjaźni. Ty pomożesz nam, a my pomożemy tobie. Jeśli będziesz miał kłopoty, możesz na nas liczyć. Czemu by nie? Ile mam ci zapłacić? Niewiele. 10 bryłek rudy, to wszystko. To nie mój problem. Proszę, oto Ruda. Przyjaciół nigdy nie za wielu. Widzę, że mądry z ciebie gość. Od tej pory będziemy cię mieli na oku. Ale to nie znaczy, że możesz tu robić, co ci się żywnie podoba, jasne? Do zobaczenia. W obozie nie musisz się niczego obawiać. Będziemy mieli na ciebie oko.